A Zibi do ciebie nie telefonował, nie dzwonił? A nie wiem, jak się sprawia. A ja nie wiem. Na randkę umawiam. Bez przesady. Napiszę mu SMS-em, przypomnę o tej zamianie. Nie, on wie, że ty przyjdziesz 13. Ja nawet do ciebie dzwoniłam i tak dalej. Nie? Ale co mówiłeś mu? Przecież jest napisane w notesie, woła mi. No to ja napisałam. Ja pisałam wołami, dlatego że było małymi napisane literami, dla podkreślenia, przeanalizowane raz jeszcze, że jakieś zmiany czy co, i przychodzisz 13. 13. Mówiłeś mu? Ja nie wiem, czy on mówił, po prostu on wczoraj był i on wszystko wie. Jest napisane jak W, wszystko przeanalizował. A po co? Nawet Rysia powiedział, że przyjdziesz i przecież łaski też nie robi, że przyjdziesz, no. A ciekawe, dlaczego na... Właściwie to on policjantem nie jest, ale jak uczył w szkole policyjnej, to coś z tym ma wspólnego. Dlaczego na tych policjantów mówi się psy? No bo taką mają naturę. Właśnie. Otóż to. Także zobaczymy z tą ciepłą wodą dalej, co tam będzie. Zobaczymy, jakby co, no to trzeba pójść pieszo do tego, do biura tam gdzieś, no przecież na jakimś latem kartę na pasach. I nie deklamować. Że to nie są numery spółdzielni, bo wtedy, jak była ta sprawa, to przecież ja słyszałam, jak tam mówiła, w tej całej Marzenki. Szumy. No niestety, to jest cały budynek. Tak, że ona, wiesz, w takim duchu to sprzedawała, że tak to się nie płaci za nic, to wie pani, mają tego światło jest odłączone, bo przecież specjalnie do nosik wysparzyła, no tylko na to jej będą. No, ale niestety byłoby nie można, bo mamy ze stanem mieszkalarskiego, no, tak to byłoby tam. A przecież ta Marzenka, to jak ona by miała te długi zapłacić, to co ją interesuje? Zapłacić długi, jak chce przyjąć ten spadek, ale prawdopodobnie może i nie przyjęła. No nie dowiesz, no przyjdzie odpowiedź sądu, idzie właśnie. Ale póki co, to jak gdyby oni coś kręcili, kombinowali, to plus... Wkładanie bolców w zamki, utrudnianie ludziom mieszkać, to jest na sumieniu spółdzielni Sław. Utrudnianie, a teraz oni mają trudne zadanie, bo jest i ochrona osób niepełnosprawnych, ale jest ta afera reprywatyzacyjna, że... Druga, że ona musi założyć ekspedycję, a równolegle spółdzielnia już ma też, bo wtedy jak ja mam rocznę prezesowej, to zapowiedziała, że spółdzielnia założyła spadek. No i właśnie. Dopiero jak przyjdzie zawiadomienie o rozprawie transmisję, to oni muszą przyznać lokal socjalny. To wszystko jeszcze wiesz. No tak, no to albo od niej, albo od nich, ale oni pierwsi, to jakby najszybciej ta sprawa miała mieć miejsce. Ale my mówimy o utrudnianiu przez spółdzielnię Sław, o utrudnianiu. I w kontekście afer reprywatyzacyjnych to oni są na pozycji spalonej, bo oni od samego początku utrudniali i są świadkowie, którzy mówią, że oni chcieli tu wejść, podczas gdy ona kłamie, mówi, że nic nie wie i że ona nie chciała tu wcale wejść. To jak to? Ale
Sądzę, po co to robili, skoro jest mieszkanie własnościowe, nie spółdzielcze. Oni by z tego nic nie mieli. No by z tego nic nie mieli, ale głupi byli i myśleli, że coś skubną, rozumiesz? Mieszkanie własnościowe, jak jest afera reprywatyzacyjna, tam mieszkanie też czyjeś, ale mogło być jeszcze czyjeś inne i co? I ludzie na ulicę nie mają gdzie mieszkać, a oni mieszkanie pobrali, sprzedali i sobie na wczasy jeździli, bo jeszcze 5 innych mieszkań mieli, no to już znowu aresztowali, to mówili, że kogoś nowego aresztowali. Tak, tak. Afera reprywatyzacyjna. Także, no w tej Warszawie, ja nie wiem, wielki biznes. Każdy może na tych majtkach handlując, sprzedając, zarobić na mieszkaniach, kradzież mieszkań. No straszne rzeczy, że ci ludzie jakby nie szanowali siebie, no to jest ewidentne zresztą. No całkiem jak świnie. No my tu mówimy o myszy, mówimy o linii mysiej, ale całkiem jak świnie się zachowują. No. Biblia mówi, idź do mrówki leniwcze. Prawda, że mrówka w Biblii jest taka, która składa pokarm na zimę. To nikt o tym nie wiedział dopiero w Biblii. A Jezus powiedział, że nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, bo do nich należy Królestwo Boże. Że dziecko jest mądrzejsze od dorosłego. To tak samo jak pies mądrzejszy jest od policjanta. Dlaczego policjant zatrudnia psa? No, no i widzisz, i ten Zibi jest jak ten policjant. Taki, że pies to zaatakuje i suka będzie broniła swoich szczeniaków i sama zginie, ale będzie broniła. Co by się miało nie stać, to ona będzie broniła. I tak ten pies robi. I tak Mareczek, ten Zibi, no i ty też tak szczekasz, że na ubój. Ludzie nie ustąpią teraz w XXI wieku. Walczą, są bezwzględni. Na śmierci życie. Na noże ogrodnicze. Żeby to było jeszcze, bo Biblia mówi, że przekują miecze na lemiesze, włócznie na nożyce ogrodnicze. Żeby tak było. No ale przecież i tym można zabić. To oni się tak zabijają. No. Także proszę Państwa, w internecie pokazali pieska przywiązanego do drzewa w lesie i kamera idzie do tego pieska i ten piesek zaczął szaleć z radości, że ktoś go idzie uwolnić. No i tak i tylne nóżki miał, tylnie nóżki związane. Duży taki czarny piesek, pundelek. Tylne nóżki związane, proszę Państwa, i już został uwolniony, no na pewno, jak tak pokazali w tej kamerze. Także coś niesamowitego. Albo w internecie taki kotek leży, malutki, na ulicy, jedzie, tam samochód przejedzie. Z kilkanaście tych samochodów przejechało. Jeden przejechał pomiędzy tymi kołami, żeby go ocalić. A w końcu przyjechał taki samochód, zatrzymał się, wyszedł facet, zobaczył, że to kotek, wziął kotka, zabrał do samochodu i pojechał. Fajnie to wyglądało, no przynajmniej, bo mógłby tego kotka wyrzucić gdzieś na bok, no ale gdzie? Stworzonko śliczne, kici, 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 kici.